Ok. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với chương trình của Vietnam Retro Game Broadcast, hay gọi là kênh game cổ. Từ giờ mới đổi tên mới là trực tiếp game cổ. Đó. Nhưng mà tôi vẫn để tên tiếng Anh là Vietnam Retro Game Broadcast. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục với The Witcher 2 Assassin of Kings Enhanced Edition. Thì đây là cái phiên bản dành riêng cho hệ máy Xbox 360 phát hành vào năm 2011, sau khi mà phát hành trên hệ máy PC vào 2010. Đó. Thì chúng ta sẽ lại tiếp tục với cái hành trình của Geralt để Geralt Rivera để minh oan cho mình là kẻ không giết vua. Đó. Thì sau khi mà vị vua Forstead bị thanh niên đầu trọc ám sát thì Geralt đã phải có một hành trình để đi minh oan cho chính bản thân mình. Đó. Venon Roth, lực lượng đặc biệt đã bị mất 4 năm phục vụ dưới vị vua Temerian, kẻ săn đuổi một eo, kẻ đã giết cả phụ nữ và trẻ em, giờ mang lại vinh quang ở trên thị trường. Yovet. Długo czekałem na to spotkanie. Snułem plany, zastawiałem pułapki. A tu proszę, làm cây độc, và giờ mày xuất hiện ở trong khu rừng của tao. Pomogłeś zabójcy mojego króla. Król czy żebrak, có vẻ mày cho người của mày đi giết vua của tao đúng không? Jednego dłan mniej. Vua hay một thằng hèn nhát. Spróbujemy wziąć go żywcem. Przygotuj zaklęcie. Zagadaj go. Muszę się skoncentrować. Spróbuję. Słuchaj, strzelaj i zakończmy to. Czekam. Jesteś tylko dłan, Vernonie Roche. Karaluchem. A z robactwem się nie pojedynkuje. Robaki się miarszczy. Znowu ta stara elfia śpiewka. To znaczy, Wiedźminie? Jeśli raz widziałem taki jak ty. Dumnych Ensid, kryjących się po lasach, maskujących swoją bezradność coraz większym okrucieństwem. Pomogłem zabić króla Karalucha. To jest bezradność? Wolność musimy sobie wywalczyć, Wiedźminie. Bo to prawo nikt nam jej nie zwróci. Kolejny staruch w skórze młodzieńca. Próbujesz zamaskować oczywistą prawdę wyszukanymi słowami. Oczywistą prawdę? Nie o rasę tu chodzi, nie o wolność, nawet nie o zemstę. Jesteście tu, bo ktoś wam kazał. A teraz zwyczajnie was wykorzystuję. Nói tao może đây. Ma koronę na głowie, oh, może magiczną różdżkę u boku, a może zarządza gildią, ale na pewno nie obchodzi go wasza wolność, wasza sprawa tak, i wasze này. Uszy. Nó không phải là về tak było z Nilfgaardem. I tak jest teraz. Nilfgaard. Te czasy się skończyły. Nikt więcej nie będzie wykorzystywał Skojatel. Kogo chcesz przekonać? Mnie? Samego siebie? Czy łuczników ukrytych w krzakach? Triss, teraz! Triss, nghe bây giờ! Đã đuổi ngay giờ. To chyba powinno wystarczyć. W porządku, Triss? Triss? Piękne. Trzeba było zaczarować łuczników. Idą. Bọn chúng đến đấy. Em mau đuổi theo nó đi. Okay. Co się dzieje? Nie ma komu wyczarować więcej motylków. Skręcamy na statek? Nie. Z tamtej strony jest ich jeszcze więcej. Musimy się przebić w stronę Vlotsa. Łapy precz z mojego tyłka. To ty, Roż? A myślałaś, że kto? Dauma. Nie jestem wolnikiem kartofiarza, ale tym komandosem jestem kobietą. Tôi không phải là lính của ông đâu, tôi là con, tôi là phụ nữ đấy. Lao, lao, cút.
Na pewno nie na mordki. Odcinam zaklęcie. Dalej, idziemy. Nie przejść tak, muszę się skoncentrować. Jesteś cała? Tak, w porządku. Nie, synę. Co się dzieje? Widzę tylko twoje... Lau. Tak, nie to robi i nie było plan. Okej, no. Can I drop? Drop hit. Drop hit. Super ring. Can I visit team go? Right. Drop hit thì nó sẽ không hiểu sao được. Các bạn bảo là nó không thích grab. Szybciej! Jeszcze trochę magii, tylko troszeczkę. Geralt, zabij ich wreszcie! Các nhân vật Marissa Louis La Valette là hoàng hậu Chris Medigol là phù thủy Figueras of Riviera vua Fontes, đây là vị vua của vùng. Ok. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại sau một vài phút vì là hôm nay có một số những cái vấn đề liên quan đến về cái kỹ thuật đường truyền anh em. Nên là tôi đành phải record tạm vào đây đã. Đó. Tôi không biết là ở trên chỗ này nó có cái gì để tôi có thể buôn bán được không. Hy vọng có Tool Collection House.
lên tiếp nào. Chít thì vào đây tôi cũng lấy được mấy thứ, mặc dù chả buôn bán được cái mẹ gì. Harbor cả. Ok, tôi đi sâu vào trong cái khu buôn bán đó rồi. Đây đang hành quyết ai đây? Jaskier i Zoltan, mój informator. No to pięknie. Masz jakiś plan? Improwizujemy. Bez zabijania. Zajmiemy się tym. Gerard! Đến đây, cứu với! Ty, biało włosy, co się? Trắng. Za co i wieszacie? Groźnie nie wyglądają. Za kumację z wiewiórkami. Nieludzkie ścierwa. Jaskier to też elfi szpieg. On to akurat za rozpustę zawiśnie. Za co? Bard dostał stryczek za rozpustę. Tak głosi wyrok. A wyrok, panie Wiedźmin, to już nie byle co. Nie słyszałem, żeby w wolnym królestwie Temeri wieszano za rozpustę. To nie Nilfgaard. Zabieraj się stąd, cudaku, bo nie ręczę za siebie. Zabawę porządnym ludziom psujesz. Może i cudak, ale dobrze gada. Ja też, panie strażniku, lubię se pochędożyć i nie chciałbym zadyndać za to na stryku. O! Pan strażnik też nas parę razy odwiedził, ale nie pohulał, oj nie! Idź stąd, Garvena, to nie twój zamkus. Ok, anh em chờ tôi một xíu. Ale chęci do hulania to mu nie brakowało. Przerwać egzekucję. Kurwy i wiedźmini głosu nie mają. I mówi, miasto. Baczcie na słowa, panie strażnik. Na wiedźminach się nie znam, ale Garvena to porządna kobieta. Słuchajcie wszyscy! Temu wojakowi z Bożej łaski gnieją jądra! Stulpy! Chyba nie uderzysz kobiety. Okay, kobiety nie! A ty idź, co pachołku w Loredo! Lao leo. Bo my domy dłoń. Podnosi rękę na władzę! Lao! Lao leo. Đây này. Lao liều. Ăn đạp tiếp. Ăn đi. Làm gì? Một đạp. Sao? Này thì dám thách thức này. Thế nha. Co się tu kurwa dzieje? Co chuyện quái gì đang xảy ra đây đây? Pytam, co się tu pizde palec wyprawia? Tao nói là chuyện này là sao? Melduję się. Tôi báo cáo. Precz mi z oczu, koniczyna. Kurwa, mắt tao nhanh. Nie potraficie nawet powiesić kilku pierdolonych bandytów.
Bo my ten klub to mamy. A ty lepiej stój spokojnie, łapy od broni. Hakiem słon. To miejsce służy albo do wieszania, albo do przemawiania. Co wybierasz? Đây là những bọn chúng đáng chúng đang bị treo cổ. Ty tu dowodzisz? Bernard Loredo. Đó tôi là Bernard Loredo, chỉ huy ở phá đài Flotsam. Vâng, tôi ngự trị ở đây. Nie masz prawa im wieszać. Ông không có quyền để treo họ. Zwoli hay króla. Nhờ. Bởi vì đây là luật của Flotsam. No proszę, szef oddziałów specjalnych do polowań na nieludzi. Właśnie, każdy podejrzany o kolaborację ze Skojatel podlega mojej jurysdykcji. A Jaskier? O co jest oskarżony? Spalił mi wieżę strażniczą. Anh ta... Co na to wasza jurysdykcja? Đốt tháp canh. Tak myślałem. Tak było? Pozornie. Ale to nie moja wina. Tôi thề đây không phải lỗi của tôi. Prędzej wypuszczę złodzieja. Thế còn nên tha cho mấy thằng cướp này. Nienawidzę złodziei. Mogę urządzić tu jeszcze jedno przedstawienie. Tym razem krwawe i nie na pokaz. Albo się dogadamy. Mów. Chwilę, Wiedźminie. Tyle to nie. Mówicie. Słuchajcie, ludzie! Taka, mój nie raj. Słyszeliście o tym, đây một... co stało cái... się w czasie bitwy dalej, o same krawy? Ra cho phá đài la Valette. Król Foltest buồn, nie żyje! Nhưng mà sự thật, vì vua Foltest của chúng ta đã chết. Skojatel brali udział w tym ohydnym morderstwie. Dlatego nikt nie może być pewny swojego bezpieczeństwa. Và... đã vấy bẩn cái đôi tay để giết vua. Đó là tại sao ngày hôm nay chúng ta sẽ trả thù ở trên những con phố ở Flotsam. Khi mà mọi thứ cấp bách thì chỉ cần đợi lệnh của tôi, chuẩn bị chiến đấu và chuẩn bị báo thù cho vị vua của chúng ta. Giờ giải tán và đi về nhà hết đi. Ładna mowa. Równie dobrze mogłeś powiedzieć, że to nie ludzie zabili Foltesta. Moi poddani i tak wiedzą, kto jest wrogiem. W lesie nie mogą sobie pozwolić na moment nieuwagi, bo będą trupami. Za to w mieście jest na pewno mnóstwo przyjaznych nieludzi. Ale dookoła mamy bezlitosny las. Jeśli pozwolimy wędrzeć się do miasta jego agentom, nikt z nas nie przeżyje. Skojatel żywcem nas obedrą ze skóry. Dlatego nawet na chwilę nie możemy dać się uśpić złudnemu poczuciu bezpieczeństwa. A co z nimi? Egzekucji nie będzie. Póki co. Powiedzmy, że rozpatrzę ich sprawę ponownie. Szubienica to nie miejsce na rozmowę. Pogadamy u mnie, Wiedźminie. Twoi koledzy są wolni, ale mają zakaz opuszczania miasta. Czekam na ciebie wieczorem. Przyjdź po zmroku. Wcześniej będę zajęty. A, i jeszcze jedno. Witamy we Flotsam. Czemu we Flotsam? Oni naprawdę chcieli nas powiesić, zabić. Ja nie wiem. Nie chciałem spalić tej wieży. Już w porządku, Jaskier. Chodźmy stąd. Jesteśmy twoimi dłużnikami, Geralt. No, a teraz do karczmy. Chodź, Jaskier, napijesz się, przejdzie ci. A przy okazji opowiemy Geraltowi historię o zaściankowości, hipokryzji i rozpuście. Gái chết rồi. Tablica z ogłoszeniami. Jak ci się mieszka z żołnierzami Rosza? No, wybornie. Znam już chyba wszystkie fekalne żarty świata. Dowiedziałam się, że można wybekać oficjalny tytuł cesarza Nilfgaardu bez wspomagania się piwem. Oraz, że Krótki ma 16 dzieci. Wszystkie noszą imiona od temerskich dywizji piechoty. A jego przydomek nie pochodzi od przyrodzenia. No ale miło, że się o mnie troszczysz. Widzę, że humor dopisuje. Tak naprawdę to nawet ich lubię. To dobrzy ludzie. Jeden nawet mi się oświadczył. Który się ośmielił? Tajemnica. Myślałem, że chłopcy Rosza mają do mnie chociaż odrobinę szacunku.
Okej, okay, to teraz to idzie. No nie wiem. Dzień dobry. Witamy, można na słówko? Otóż opracowaliśmy z kolegą pewną substancję alchemiczną. Chcieliśmy ją przetestować w zimie w laboratorium. Widząc Wiedźmina, zaczęliśmy się zastanawiać, czy byłbyś tak dobry i zechciał wypróbować ją w praktyce. Za rok, dwa, jeśli będziesz miał okazję, mógłbyś nas odwiedzić w stolicy, a my cię przebadamy i hojnie wynagrodzimy. Chodzi o długofalowe rezultaty. Wchodzisz w to? Czemu nie? Świetnie. Znakomicie. Gdybyś jeszcze zechciał prowadzić dzienniczek eksperymentu... No, nie przesadzaj. Dzień dobry. Ciągnę to line. Majster! Zobacz, kto... Nie słyszy tytan sztuki kowalskiej. Zajęty. Robota pali mu się w rękach. A co u ciebie, Wiedźminie? Jak życie? Ładny warsztat. I taki tam warsztat. Ale pięknie dziękuję za komplement w imieniu majstra i własnym. To w czym możemy pomóc, he? Co to jest? Zobacz, gdzie jest. Krapa to na Burmondo. Dajdaj. San Rune ke crafting diagram. Silver ore. Cześć, Geralt. Temerian Sword. Mua. Phải, để mua được kìa. Cái này là cái công thức Iron Ore. Silver Ogre. Top. It seems shop not got iron ore. Tôi được có 276 tiền thôi. Ít lắm. Kłaniam się, to... To... Dwaj. Sok konten. A, chuyên á thằng này đấy. Ồ, oh, giờ đây là sok konten à. Ok, hiểu rồi. Đây là nhà của một ông nhà văn đang viết lách. Đây là dìu. Tôi bán mấy thứ đã. Ah,
kłaniam się, to wszystko. Ok, xem có cái đồ nào nó không sử dụng thì tôi bán máy e đi. Này là bẫy. Bán. 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 Kiếm dài, kiếm Temeria này. Nhiều đồ thật đấy. Nhiều đồ nhỉ. Tôi được 285 tiền. Temerian. Đấy, thế là tôi full hai kiếm rồi. Witam. Zachowuj się, Wiedźminie. Zjadłbym pączka. Đây chắc nhà của anh bán thịt. Có khi tôi phải đi loot cả cái thành phố này mất. Đúng kiểu nhà của anh bán thịt có khác. Nie obraź się, ale nie chcę, żebyś przeprosił. Ten Vigos chyba ma już dosyć. Milcz, kobieto. Obawimy się w żołnierzy i wiewiórki? Loredo chciał mnie widzieć. Komendant zajęty. Nowe buty? Co się stało? O, to miło. Powiedział, że nie może jej teraz zostawić. Za czym on tak węszy? Od którego? Mój tata ma większy miecz. No, odpuść sobie. Odpuść sobie. Czy to ty zjadłeś czerwonego kapturka? Loredo chciał mnie widzieć. Truy nã nhiều nhỉ.
pan zje. Ha! Niech mnie! Było naprawdę blisko! Karczmarzu! Wódki! Trismerigold! Niech mnie wszy oblezą! Wyglądasz czarująco! Tylko trochę blado. Czarowanie bywa męczące. Ale już dochodzę do siebie. Dobrze cię widzieć, brodaczu. Wyjaśnijcie nam, co tu się dzieje. Miesiąc temu mieliście jechać na ślub Zoltana. Wszystko się pochędożyło. Ślubu nie będzie. Słyszeliście o Folteście? Plotki podróżują szybciej od wiatru. Wolałbym znać prawdę. Wiatry i plotki mnie nie interesują. Jak zginął Foltest? To prawda, że był tam smok? I kto teraz rządzi Demery? Spokojnie, Jaskier, bo się udławisz. Ja za mną zjadę. Hej, Rani, now. Tris, kto teraz rządzi? W tych sprawach jesteś ekspertem. Kraj pogrąża się w coraz większym chaosie. Starsze rody rozpoczęły bezpardonową walkę o władzę. Pewno Baron Kimbolt i hrabia Marvel. Między innymi. Po zabójstwie, kiedy Geralt siedział w więzieniu, możnowładztwo zebrało się na polach nieopodal twierdzy Lavalettów, aby wybrać nowego władcę. Trwało to 3 dni i bardziej przypominało bazar niż szlacheckie obrady. Tyle, że handlowano urzędami, stanowiskami, strefami wpływów i przywilejami. Ludzie, ludzie... Przy okazji doszło do kilku pojedynków, 2 osoby otruto, ale króla nie udało się wybrać. Wojna domowa wisiała na włosku. Dosyć tego politykowania. To nie koru, bo jakiego cię... Co się stało? Breckenridge'owie zerwali zaręczyny. Bo jakiś kutafon zwichnięty rozgadał, że przyłączyłem się do powstania w Wyzimie. Mój niedoszły teść nie chce mieć w rodzinie buntownika, kołtuna i gamonia. Ej, karczmarzu, gdzie ta gorzałka? Po kolei. Tydzień po śmierci wielkiego mistrza dotarliśmy do Mahakam. Kupiliśmy Zoltanowi wystrzałowy dublet, trzewiki od Garibaldiego i wielki jak moja pięść Jadeit na prezent dla Eudory. Spłukaliśmy się całkowicie. Jaskier jeszcze wyprawił mi wieczorek kawalerski w przybytku zwanym Ciaste Wrota. Następnego dnia byliśmy u Breckenridge'ów. Przywitaliśmy się, pogawędziliśmy chwilę o wyższości mahakamskiej myśli górniczej nad każdą inną i siedliśmy do stołu. Kiedy już dawało mi się, że poznałem wszystkie tajniki górnictwa, zaserwowano zupę. Zrobiło się cicho jak makiem zasiał i wtedy stary Breckenridge powiedział: prawdziwy krasnolud winien pracować w kopalni, a nie uganiać się za sławą na wojnie. Nie uwierzysz, podali mu czarną polewkę. Była czarna jak smoła, słowo daję, chyba na węglu ją ugotowali. A teraz jedzmy, dodał. I wsiorbał cały talerz tego świństwa, stary cap. Oby mu się ta jego kopalnia na łeb zwaliła. Dandelion. Pracujesz dla Rosza? Od kiedy? Jak ratowałeś Temerię przed wielkim mistrzem i jego mutantami, to nikt ci tego nie wypomina. Tak, tylko pytam. Możesz robić co chcesz, jesteś dorosły. No teraz to trochę przesadziłeś. Śmiejcie się, śmiejcie. Postanowiłem zrobić coś pożytecznego. Szpiegowałeś już dla Redanii, teraz robisz to dla Temerii. Niektórzy nazwaliby cię zdrajcą. A próbowałeś kiedyś wyżyć z poezji? Jestem obywatelem świata i uważam, że dopóki nie służę cesarzowi Emrowi, nie robię nic złego. Daj spokój, Geralt. Poszpieguje sobie i się znudzi. No, znasz go przecież. Zabójca czekał na Foltesta w wieży, gdzie Lavalettowie ukryli bękarty. Był dobrze poinformowany. Zaraz, zaraz. A co ty tam robiłeś? Chroniłem króla. Od pierwszego zamachu Foltest traktował mnie jak żywy talizman. Karo sobie towarzyszyć w czasie bitwy. Smok oddzielił nas od reszty wojsk. Morderca był przebrany za kapłana, udawał ślepca. Pozwolił królowi przywitać się z dziećmi, poczekał aż się oddalę i poderżnął mu gardło. No i co? No i co? Wyskoczył przez okno. Tam czekali już Skojatel i Orweta. Wszystko było przemyślane i przygotowane. I dlatego go ścigasz? Bo zabił króla? Bo oskarżono mnie o morderstwo. Poza tym spojrzałem mu w oczy, zanim uciekł. To był wiedźmin. Potem zjawili się dzielni temerscy żołnierze. Dostałem w łeb i straciłem przytomność.
Lepiej chodźmy. Ktoś tam rzuca zaklęcie. Co z ciebie za czarodziejka, ja się pytam? Słyszysz, co do ciebie gadam? Dlaczegoś mu nie pomogła? Przecież żyje. Potwór mało nie wciągnął go pod wodę, a tyś gapiła się tylko jak ciele w obestrane wrota. Uważaj na słowa. No dobra, to gdzie ten potwór? Jo, pytajta! Gerard? Aha, czyli się znamy. Świetnie, ciągnie swój do swego. Powiedzmy, że słyszałam o tobie. Panie Wiedźmin, Soska mało potwór na dno nie zabrał, a wy się teraz mistrzyć będziecie? Sosek żyje i na żadne dno nie idzie, a potwora ani widu, ani słychu. Zacznij traktować nas poważnie, albo i po tobie nic nie zostanie. Męczy mnie twoje gadanie. Zabieraj się stąd. Jak zwykle prostego człowieka każdy ma w życiu. Chodźmy. Przepraszam, że przeszkadzam. Nazywam się Ludwig Mers i zajmuję się sprawami potworów we Flotsam. Niniejszym chciałbym zapytać, czy podjęliby się państwo rozwiązania problemu tak zwanego Keirana, bestii, która zablokowała handel rzeczny? To jak, Wiedźminie? Współpraca? Zwykle pracuję sam. Byłam tu pierwsza. Nie odpuszczę tego zlecenia. Rybka albo pipka, jak mawiają miejscowi. Dobra, wchodzę w to. W sprawach dotyczących nagrody proszę się skontaktować z kupcami w dokach. Pani de Tancarvilliusz, zdaje się, przeprowadziła wstępne negocjacje. Przeprowadziłam. W takim razie nie przeszkadzam więcej. Triss. Ile mam czekać, aż mnie przedstawisz? Shilla de Tancarville, doradczyni królowej Zulejki z Kowiru. Kowir leży daleko na północy. To prawda. Miałam wątpliwości, czy Keiran wart był takiej podróży. Ale po dzisiejszym pokazie jestem przekonana, że tak. Niech zgadnę. Przyjechałaś tu po ingrediencje? Triss Merigold. Bystra jak zawsze. Macie na myśli... Oczy trola, jadgula, krew dziewicy. Wszystkie ohydne substancje i organy, które pozyskujemy z wymierających gatunków i wrzucamy do kotła podczas sabatów. Mam rację, Triss? Absolutną. Dziewice to wymierający gatunek. I żarcik wciąż ostry jak brzytewka. Ale dość tych krotochwili. Widziałeś mackę? Co o tym myślisz? Wielka sztuka. Zapewne żył w dopływie Pontaru, polując na zwierzęta. Urósł i teraz szuka nowych źródeł pokarmu. I znalazł. Barki pełne tłustych kupców. Cedric twierdzi, że przedostał się tutaj z północnych bagien mniej więcej miesiąc temu. Cedric? Elf. Były Skojatel. Dziwna postać, ale sporo wie o okolicy i wszystkim, co w niej żyje. Muszę się rozejrzeć, dowiedzieć paru rzeczy. Wiedźmińskie dochodzenie? Tajemne rytuały? Tak, tak. Pogadam z kupcami o nagrodzie, odwiedzę Cedrica i dam ci znać. Znajdziesz mnie w karczmie. Wynajęłam kwaterę na piętrze. Tam jest Zamtus. Dzięki za ostrzeżenie. Jak ci się widzi ta oferta od tutejszego komendanta? Ja w to wchodzę. To ja też. Hycel.
Witam. Jesteś. Białowłosy. Mam dla ciebie. No, mutant! Ok, để tôi chế vào chế thuốc. Czego chcesz? Podobno macie jakiś problem. Bo to jeden trakty nieprzejezdne, w lesie pełno bandytów, port zablokowany przez wodnego potwora, a w dodatku my to podnieść mają. Z mytem wam nie pomogę, ale potworem mogę się zająć. Czarodziejka też tak mówiła, ale wciąż nie ma efektów. Zaproponowała mi współpracę. A kto za tę współpracę zapłaci? To właśnie przyszedłem przedyskutować. Czarodziejka miała sobie sama poradzić. Jeśli chcecie, to się podzielcie. Przygotowanie do takiego zlecenia kosztuje. Zaliczka? Wysupłam garść orenów. Napijesz się i nadupczysz do woli. Miałem na myśli kupno mikstur. A teraz powiedz mi, co wiesz o potworze? Tyś jest wiedźminem, cholera jasna, ja się na tym nie znam. A kto się zna? Pewnie ten elf hen do żony Cedric. Podobno wie sporo o bestiach. Gdzie go znajdę? We wsi, opodal murów. A teraz zostaw mnie w spokoju. Ta Lina. Tôi nghĩ cái đường khó nhất ở trong con game này là cái đường đi vào rừng. Bởi vì là kiểu gì thì cũng phải định hướng lại cái đường vào rừng nữa. Quét thì cũng quét được một lượt thôi nhưng mà chưa tìm thêm được cái gì khác. Ờ, cái gì đây? Seladin. Ui giời. Có biến. À. Nigdy się nie nauczą. Ej. Lał. Uj. Lał. Con quỷ đầu tiên. Lão. Đánh thì sợ gì. Bất kể thì phải đánh mình này. A si.
Lao da. Ok, phải dùng thuốc rồi. Từ xíu tôi dùng thuốc cái đã. Cái đấy đâu nhỉ? Tôi nghĩ là chắc chắn là phải có chứ. Một giáp à, nó nhiều hiệu ứng hơn thôi. Bộ giáp phải kết hợp được, tôi hiểu rồi. Resist inflation 5%. Tao đập mày luôn. Đi đây. Ăn một hit. Láo này. Laser range of mutation. Operating weapon. You found up and grip. Cutlass. Best of sword. Cái này là tăng từ 12 đến 17 đam, cái kia là 12 đến 14 đam.
Đúng rồi, mình mang quá nhiều đồ. Là mang quá nhiều và quá nặng. Đấy. Ok, tôi nghe tôi rời khỏi hang được đấy. Có vẻ ồn ồn rồi. Lên nốt đây thế là xong. Yeah. Tôi xem bản đồ xem nào, xem có thể sử dụng cái gì. Quest item warrior neck neck of blood. À, yeah, cái này cái huân chương trophy. Ok, bây giờ tôi sẽ vào thành để tôi bán, để xem tôi có thể bán được cái gì. Nhiều thứ rơi ra nhỉ. Mandrake. Xong tôi bán bớt vào, thế sao? Đánh. Witam. O nie, ja z odmieńcami nie gadam. O, không, zaczekaj. Tôi không nói chuyện với thằng straż wezmę. Lập dị đâu, biến đi. Prawdę mówili. Oczy jak u kota. Linh đến đấy. Okay.
Ok, bây giờ tôi sẽ phải quay lại cái tiệm rèn để tôi rèn lên đó. Nên sau đấy là bắt đầu bán bớt một số thứ đi, vì nó cũng khá là nhiều. Như đi bộ. Ceny zostaną. To w czym? Tôi nhiều giáp lắm. Temerian suit này, Yellow suit này. Kłaniam się. Grab đồ. To w czym? Chắc tôi còn bán được cái gì khác không nhỉ? Best the sword, eh? Dovch! Ok, chúng ta sẽ chơi ở đây nhá. Và hẹn gặp lại anh em vào ca buổi tối. Bởi vì bây giờ chiều tôi cũng có việc rồi. Thì chúng ta sẽ còn tiếp tục trong chương trình của buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng anh em sẽ đón xem. Và đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ. Và cũng như ủng hộ cho kênh của tôi nhá. And I'm Marus and I'm out.